Czy Mieszko I jeździł na wielbłądzie? Tak, jest to możliwe. W 986 roku miał miejsce zjazd w Kwedlinburgu. Wtedy to Mieszko I podarował cesarzowi niemieckiemu Ottonowi III wielbłąda. Skąd go w ogóle wytrzasnął? Na tereny Polski docierały towary oraz zwierzęta z najróżniejszych krańców świata poprzez szlaki handlowe. W ten właśnie sposób do Mieszka mógł dotrzeć ten wielbłąd. Moim zdaniem jest zatem niemal pewnym, że Mieszko I, nim oddał wielbłąda, wskoczył na jego grzbiet.